Jeszcze dzisiaj ambasadorowie państw unijnych mają potwierdzić zamknięcie przestrzeni powietrznej w Europie dla białoruskich linii lotniczych. To reakcja na porwanie przez reżim samolotu linii Ryanair. Głośnego wywiadu udzielił zatrzymany na lotnisku w Mińsku Raman Pratasiewicz. Polska z kolei wciąż zabiega o zwolnienie z aresztu dla polskich działaczy. Do Polski wróciły osoby zaangażowane w działalność edukacyjną podejmowaną przez Polaków na Białorusi. To Irena Biernacka i Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi oraz przewodnicząca forum polskich inicjatyw lokalnych w Brześciu, Anna Paniszewa. Cieszymy się, że te trzy panie są już dziś bezpieczne, czują się dobrze i mają możliwość kontaktu ze swoimi Najbliższymi. Te trzy działaczki na rzecz polskiej mniejszości czują się dobrze, mają ochronę polskiego państwa. Ze strony MSZ-u płynie deklaracja, że będą zabiegi dyplomatyczne, bez aresztu. Zwolnieni zostali Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Sytuacja na Białorusi wciąż jest szeroko komentowana w Europie. Pytania wzbudził wywiad, jakiego udzielił zatrzymany na lotnisku w Mińsku opozycjonista Roman Pratasiewicz. W rozmowie z publiczną telewizją mówił o porażce antyrządowych protestów. Nie będę skrywać. Ja dużo Zdałem sobie sprawę, że wiele rzeczy, za które krytykuje się Aleksandra Łukaszenko, to tylko próby naciskania na niego. Pratasiewicz atakował Polskę i Litwę oraz przekonywał, że sankcje Zachodu mają zmusić Białorusinów do kolejnych manifestacji. Wywiad został odczytany jako próba wywierania przez reżim presji na całej białoruskiej opozycji. Pratasiewicz był rozbity, były momenty, w których nie potrafił powstrzymać emocji. Po tym jak samolot komercyjnych linii lotniczych na pokładzie którego był właśnie opozycjonista został zmuszony do lądowania w Mińsku, część państw unijnych w tym Polska zablokowało swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskich linii lotniczych. Na ten temat wczoraj rozmawiali premierzy Polski i Irlandii. Premierzy zgodzili się, że szybka i zdecydowana reakcja Unii Europejskiej w postaci sankcji i ograniczeń w ruchu lotniczym w stosunku do białoruskich przewoźników i przestrzeni powietrznej była właściwą odpowiedzią. Obaj szefowie rządów Wyrazili także opinię, że konieczne jest kontynuowanie presji na reżim Aleksandra Łukaszenki do czasu zaprzestania przez niego represji i uwolnienia więźniów politycznych. Czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera: według medialnych doniesień, dzisiaj ambasadorowie państw unijnych mają dać zielone światło dla zakazu lądowania na lotniskach w Unii Europejskiej dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych. Decyzja ambasadorów ma potwierdzić w procedurze pisemnej Rada Unii Europejskiej.